Siema. Co za to blisko dźwigasz? Dawaj mnie pochwali. Chcesz zostać świętym, czy wybierasz się na księdza? Nie. To po co ci to? To po co ci to? Chyba nie cierpisz na bezsenność. No to na pewno jest dobra. Muszę napisać pracę. Kształt się jest niereformowany. Kazał nam odręcznie się wysłać życia od patrona. Kumasz? Czuję ci. No to masz przeklapane, stary. Nara. Nara.
Karol trafia do Bordeaux. Pił go chrześcijanin. On ukarał go wrót za szkołę świętego Marcina w Toulouse. Tam spędza 4 lata, a kolejne 3 lata przebywa w Galii pod kierunkiem świętego Germana z Ops. Szuka następnie samotności na wyspie Lemnitz. Na koniec święty German posłucha go do Rzymu, gdzie od papieża Celestyna otrzymuje apostolskie błogosławieństwo i przez Francję powraca z niepokojnej Germanii, która była dla niego ziemią obiecaną. Biskup angielski Amato daje uświęcenia biskupie w 432 roku i w towarzystwie Anariusza, Korneliusza oraz kilku innych przyjmuje partię dodaje się do jego. Czerwony Patryk zjawia się na Zielonej Wyspie 25 marca 433 roku. Legenda głosi, że jeden z mężczyzn Nami próbował go zabić, a ten sprawił, że paski nie mógł wykonać żadnego ruchu, zanim nie zadeklarował szczerej przyjaźni wobec Patryka. Czerwony Patryk szybko pozyskuje jedną ze starszych paskudów. Są między nimi także miejscami mniejszy, niż Patryk w Irlandii. Panie! To jest rozdzięcie ogień na terenie królestwa! Wszak to czas Wielkanocy i zakazałem rozpalania ognisk. Znieciliście ogień w tak świętym czasie. Karą za to jest śmierć. Czy wiedzieliście o tym? Tak, panie. Wiedzieliśmy, co robiliśmy. Ale tylko dlatego, że się mógł z tobą. Ha, ha, ha. Cóż, mów więc, co masz mówić, zanim cię zabiję. Jesteśmy wyznawcami Jezusa Chrystusa. Kim jestem Jezus, o którym wspomniałam? Święty Patryk powiedział królowi historię Jezusa od początku do końca. Potem tłumaczył jego naukę tak inną ewangelistów wierzył, które król wierzył od dzieciństwa. Król zainteresował się mówieniem Patryka, pozwolił mu pozostać na dworze, ponieważ chciał dowiedzieć się jeszcze więcej o nowej religii. Jednak jedna rzecz mnie niepokoi. Jak to jest możliwe, że jest jeden Bóg w trzech osobach? To była to szyję list na twoją księgę. Masz szyję liście, ale to nadal jedna rodzina. W ten sam sposób są trzy osoby, które nie mogą. Wkrótce chłopiec, to było całego projekta chrześcijan. A było to niełatwe i niebezpieczne zadanie. Przez względu na wielu wygodników. Wbrew tradycji, dla wszyscy powiedzieli, że
fajne życie. Najpierw został porwany przez piratów, potem nawiedzał go anioł, a jakie pojechane misje miał. Chłopie! Stary, ty miałeś pracę na religii napisać, a nie książkę przygodową. Wszystko się zgadza, chodź, to ci opowiem. Na gorąco uczyli się ról, bo dwóch chłopców nawaliło.